informacje z pracy wójta gminy między sesjami. Bardzo proszę, ktoś z Państwa chciałby jakieś uwagi zwrócić do informacji otrzymanych, czy Pan wójt chciałby coś przekazać? To znaczy, bo tutaj radny był uprzejmy mnie wywołać. Ja zacząłem szukać, w którym punkcie my właściwie jesteśmy. No, okazuje się, że ciągle w pierwszym, czyli w informacji z pracy wójta. I może niech to się stanie, ta informacja wreszcie, bo cały czas krążymy wokół wszelkich możliwych innych tematów niż te, które były na tą dzisiejszą sesję przewidywane. My możemy naturalnie rozmawiać o melioracji, możemy rozmawiać o drogach, ale drodzy Państwo, nie jesteśmy w stanie na jednej sesji rozmawiać o wszystkim na boku. Okej, informacja z pracy wójta przekaże kolega Maciej Majnarowicz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, drodzy mieszkańcy. Przygotowałem dość obszerną informację, ale zważywszy na to, że sesja jeszcze się w sumie nie rozpoczęła, więc postaram się w skrócie i dość konkretnie omówić najważniejsze sprawy, które działy się między sesjami. Pozwólcie Państwo, że może też tak, odniosę się również do spraw, które Państwo poruszyli, bo były one przedmiotem informacji, więc ale zacznę w kolejności i rozpocznę może od inwestycji. Rozpocznę od inwestycji, które aktualnie na terenie gminy się dzieją. Jest ich bardzo dużo. Można powiedzieć, że mamy w gminie prawdziwy front robót inwestycyjnych. Więc po kolei. Zaprojektowanie drogi rowerowej Korzystno-Przećmino. Chodzi o drugi etap dochodzący do błotnicy. Zakończono właśnie prace projektowe, przystąpiono do przygotowania materiałów do przetargu na wykonawstwo tego drugiego etapu. Jak być może Państwo wiedzą, a z całą pewnością tak jest, pierwszy etap jest w trakcie realizacji. Tu muszę od razu powiedzieć, że Urząd Marszałkowski, ponieważ inwestycja jest dofinansowana w ramach ZIT-u ze środków Unii Europejskiej, już wystąpił do nas z zapytaniem kontrolnym. Będzie już kontrola przeprowadzana dotycząca pierwszego etapu inwestycji, a konkretnie zamówień publicznych w tym zakresie. To jest bardzo pozytywny sygnał, dlatego że wszystko wskazuje na to, że po prostu przygotowuje się Urząd Marszałkowski już do rozliczania inwestycji w ramach, przygotowania do rozliczenia inwestycji w ramach przyznanych nam środków z Unii Europejskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy historycznej ścieżki edukacyjnej w Budzistowie. Tu Państwu powiem, że dokumentacja projektowa jest w trakcie tworzenia. W sierpniu wystąpiono do konserwatora zabytków o opinię. Na tę chwilę jest brak decyzji konserwatora. Zgłaszam uwagi co do architektury krajobrazu. Tak więc bardzo długo to trwało. Konserwatora zabytków nie wiemy jeszcze do końca, jaki będzie tego koniec. Budowa ulicy Dojazdowej w Korzystnie i ulicy Wakacyjnej w Zieleniewie. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Przypomnę Państwu, że wypłacono tutaj dotację z budżetu państwa. Była to inwestycja finansowa, współfinansowana w ramach tak zwanej schetynówki, czyli z Urzędu Wojewódzkiego. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika szkoły podstawowej z budynkiem Gostiru w Dźwiżynie jest w trakcie tworzenia. Trwają prace projektowe w tym zakresie. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg ulicy Tulipanów, Malinowej, Kanarkowej, Wakacyjnej w Zieleniewie i w miejscowości Nowogardek. Tutaj jest w trakcie tworzenia, trwają prace projektowe. Rozbudowa transgranicznej trasy rowerowej R10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg oraz miasta Bart. Jak Państwo z pewnością obserwują na bieżąco, inwestycja jest w trakcie realizacji. Tutaj od razu słówko uwagi, ponieważ inwestycja w naszym zamiarze ma być dofinansowana z Unii Europejskiej, z programu Interreg. Jak być może Państwo wiedzą, miasto Kołobrzeg już zakończyło swoją inwestycję, my jesteśmy w trakcie realizacji, a jeśli chodzi o Niemców, czekają już drugi rok na pozwolenie na budowę. Najprawdopodobniej w styczniu, mam najnowsze informacje, w styczniu takie pozwolenie na budowę Niemcy powinni uzyskać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warunkiem uzyskania dofinansowania są pozwolenia na budowę.
Kołobrzeg skończył, my oczywiście działamy, a Niemcy czekają na pozwolenie na budowę. I dopiero to spowoduje, że będziemy mogli usiąść wspólnie do stołu i podpisać umowę na dofinansowanie w Interregu. Mamy taką nadzieję cichą z panem wójtem, że nic się po prostu po drodze nie wydarzy i zgodnie z panem tą umowę podpiszemy. Kolejna sprawa, o której chciałem powiedzieć, to wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy garażu w OSP Korzystno. Zakończono już prace projektowe, oczekujemy na pozwolenie na budowę. Budowa oświetlenia w kolonii Stramnica, inwestycja jest zakończona, finalizowane są czynności odbiorowe. Budowa oświetlenia w Zieleniewie na ulicy Herbowej, ulicy Szczecińskiej, inwestycja została zakończona, aktualnie właśnie również finalizowane są czynności odbiorowe. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej, to pierwszy etap, to już o tym wspominałem przy okazji wcześniej, ten pierwszy etap do Korzystna jest realizowany. Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg. To jest bardzo szeroki zakres inwestycyjny, ponad 4 km 300 metrów dróg na terenie, tylko króciutko powiem, gdzie mniej więcej te płyty są kładzione. Głównie w miejscowości Grzybową, ulica Żeglarska, Jachtowa, Kupiecka, Jesienna, dwie pozycje Cicha, Gajowa, Błękitna, Wiejska, dwie pozycje. W miejscowości Nowogardek, w miejscowości Sarbia, w miejscowości Stramnica, w miejscowości Korzystno przy ulicy Borówkowej, w miejscowości Kądzielno, trzy pozycje, w miejscowości Korzystno, w miejscowości Sarbia, droga działka numer 403, w miejscowości Stary Borek, cztery działki, w miejscowości Stramnica, dwie działki. 4 km 300 metrów dróg w tej chwili jest w trakcie realizowania. Kolejna sprawa, o której chciałem powiedzieć, to budowa oświetlenia w Zieleniewie przy ulicy Jaskółczej i Gęsiej. Inwestycja jest zakończona. W tej chwili realizowane są czynności odbiorowe. Budowa oświetlenia w Starym Borku, inwestycja jest zakończona, finalizowane są czynności odbiorowe. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ulicy Cichej w Grzybowie, finalizowane są prace projektowe. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jachtowej w Grzybowie, trwają prace projektowe. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wiejskiej, także trwają prace projektowe. Podobnie sprawa ma się w przypadku budowy ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie. Trwają prace projektowe. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bruszczowej w Korzystnie, także trwają prace projektowe. Przebudowa dróg na osiedlu w Drzonowie, jak Państwo wiecie, inwestycja jest w trakcie realizacji. I jeszcze dwie kwestie, jeśli chodzi o inwestycje. Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie 25 października. Podpisano umowę na realizację, trwa procedura rozpoczęcia inwestycji i przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie, wyznaczono termin podpisania umowy z wykonawcą na dzień 3 listopada bieżącego roku. To jeśli chodzi o kwestie związane z inwestycjami. Ja tutaj chciałbym dodać do tego jeszcze sprawy związane ze środkami unijnymi. Przygotowujemy, w zasadzie mamy przygotowany już, poprawiamy projekt do złożenia do 15 grudnia na międzynarodowy program szkoleniowy dotyczący szkoły żeglarskiej na terenie Dźwirzyna, Silute i BART, a więc Międzynarodowa Szkółka Żeglarska, Wind i Kitesurfingowa. Do 15 grudnia będziemy składać projekt. Przystosowanie, adaptacja budynku gimnazjum na cele przedszkolne na terenie Drzonowa. Jesteśmy tutaj już na etapie oczekiwania na podpisanie umowy na dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zresztą jest chyba to przedmiotem między innymi uchwały dzisiejszej Państwa w zakresie budżetu. Tam potencjalne dofinansowanie przyznane dofinansowanie wynosi 1 200 000
ze środków AFS-u. Zdrowe dzieci w zdrowej gminie wreszcie wystartował ten program. Odbyła się już konferencja inaugurująca. Nasza gmina bierze w tym czynny udział. Mamy już moderatora gminnego. Już w grudniu, jeśli wszystko dobrze pójdzie, Europejska Akademia Sportu przeprowadzi badania na naszych dzieciach, które będą jakby startem do tego programu i później będziemy monitorować efekty tego programu, przypomnę, polegającego na systemie aktywnych przerw, dietetyce, zdrowego żywienia i generalnie ruchu w szkole. O ZIT-ie już wspomniałem, choć tu dodam, że jesteśmy prezydium ZIT od niedawna. Jestem przedstawicielem tutaj gminy Kołobrzeg i całego ZIT-u w komitecie monitorującym. Tu od razu Państwu powiem, że wiele gmin ma ogromne problemy z realizacjami inwestycji. Procentowo jest coraz słabiej to wygląda. Nie ma wykonawców. Coraz trudniej jest o wykonawców, coraz trudniej jest o jakby uzyskanie kwot, które są kwotami szacunkowymi. To rodzi oczywiście problemy. W tej chwili trwa troszeczkę spór w ramach ZIT-u, co zrobić z realnie niewykorzystanymi pieniędzmi. Przecież wiemy doskonale, że trzeba mieć projekty, żeby móc jakichkolwiek rzeczy realizować. Dlatego tutaj pozwoliłem sobie zgłosić taką w imieniu pana wójta, zobaczymy jak Urząd Marszałkowski do tego podejdzie, prośbę o zwiększenie wartości dofinansowania do poziomu 85%, ponieważ ZIT pierwotnie obniżył to dofinansowanie do 63%, tak aby jak najwięcej projektów mogło być realizowane. Teraz życie pokazuje, że jest ogromny problem z realizowaniem tych projektów. W związku z tym wystąpiliśmy tutaj z taką propozycją w ramach prezydium ZIT, aby wrócić do pierwotnego poziomu dofinansowania 85%. Zobaczymy, jak do tego podejdzie po pierwsze Urząd Marszałkowski, a po drugie Komisja Europejska. Jeśli chodzi o kwestie związane z innymi środkami unijnymi, Morze i Barsenta, tutaj proszę Państwa złożyliśmy projekt, który już Państwa informowałem, że został, że wygraliśmy, tak można powiedzieć, konkurs na ten projekt. Tam jest około 400 tysięcy dofinansowania. Są cztery wyznaczone przez nas miejsca dla mieszkańców i turystów, miejsca wypoczynkowe. Tak z pamięci powiem, dotyczy to miejscowości Bogucino, Obroty, a więc Czarny Staw, Rościęcino przy Parsencie i moja pamięć już sobie... Budzistowo, tak, dziękuję bardzo, Budzistowo przy Parsencie również. Tam oczywiście, jak do tego jesteśmy troszkę przyzwyczajeni, trwa, nie chcę nazywać tego sporem, ale pojawia się różna inna interpretacja co do zapisów w planie zagospodarowania miejscowego, w związku z tym czeka nas pewna praca co do albo przeprojektowania pewnych rzeczy, tak aby urząd starosty uznał, że jest to zgodne z prawem miejscowym. Mam nadzieję, że poradzimy sobie z tym, nie pierwszy raz to nas dotyka. Praca taka administracyjna przed nami. Podobnie sprawa dotyczy LGD Siła w Grupie. Tam wprawdzie jeszcze nie ogłoszony został konkurs, ale przygotowujemy już trzy takie miejsca dotyczące właśnie takiej przestrzeni dla mieszkańców i turystów. Tu chodzi o ławki, stoły, pergole, śmietniki, stojaki na rowery, ławeczki, taka przestrzeń, taka łąka kwietna. Może to brzmi tak trochę dziwnie, ale chodzi o takie uatrakcyjnienie krajobrazu, tak aby można było usiąść, spotkać się z mieszkańcami, turyści, żeby mieli takie miejsce do wypoczynku. To są rzeczy, które my tutaj w tych projektach wpisujemy. Chciałem przy tej okazji bardzo podziękować, bo jest okazja dobra, pani Magdzie Kusiakiewicz, dlatego że dzięki jej obecności na szkoleniu tak zwanym w Gościnie dostaliśmy taką liczbę punktów, która pozwoliła nam bardzo pozytywnie przejść procedurę konkursową. Stowarzyszenie Sołtysów wystąpiło do Morza i Parsenty o dofinansowanie na plac zabaw w Obrotach.
Tutaj jest pani Sołtys Justyna, która też bardzo dużą pracę wykonała w tym zakresie. I wszystko wskazuje na to, że jeżeli nam oczywiście nic się nie wydarzy po drodze, mamy ogromną szansę na to finansowanie. To jest świeża sprawa, więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie, dzięki, tak mówię, tym punktom za szkolenie. Ja byłem razem z radną Magdą na tym szkoleniu. 10 punktów dodatkowych spowoduje, że mam nadzieję, te dofinansowanie uzyskamy. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze powiedzieć króciutko o tym, co dzieje się z uchwalonymi przez Państwa planami zagospodarowania przestrzennego, żebyście też wiedzieli, na jakim to znajduje się etapie. Więc tak, dzisiaj przedmiotem procedowania przez Państwa będzie między innymi takie studium analizy, tak, do planu zagospodarowania przestrzennego. To jest jeden z punktów. On jest niezbędny, żebyśmy mogli plany, które już trwa ich procedowanie, uchwalili. Takie są wymogi. I między innymi właśnie jeszcze po uchwaleniu tej analizy dzisiaj, myślę, że na następnej sesji, jeśli wszystko dobrze pójdzie, będziemy uchwalać plan dla Ćwiżyna. To jest tam sprawa senatora i pana Czajki. Plan Grzybowo, jeśli chodzi o Aleksmet, też będzie do uchwalenia plan Norako. Jeśli chodzi o plany związane z ustawą wiatrakową, ponieważ tam musimy spełnić wymóg dostosowania tych terenów do tej nowej ustawy, one są w trakcie procedowania i wszystko wskazuje na to, że w październiku roku 2018 zakończy się procedura uchwalania tych planów. Przypomnę, że dotyczy to kwestii Karcina, Nowogardku, Stramicy, Bogucina, Drzonowa i Bogusławca. Jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego dotyczące plaży, trwa w tej chwili ten proces, jest umowa podpisana z wykonawcą. W umowie jest bardzo ważny dla nas termin zapisany, czerwiec roku 2016. Tutaj, jeżeli uchwalimy to w czerwcu, będziemy mogli bez żadnych przeszkód, zgodnie z planem zagospodarowania miejscowego, organizować tak zwane plaże z klasą, i my, i gestorzy branży turystycznej, którzy są tym zainteresowani. Na bieżąco, żeby też Państwo wiedzieli, jesteśmy w kontakcie z Urzędem Morskim, który, mam nadzieję, już nic nowego nie wymyśli i tutaj te procedowanie odbędzie się bez jakichkolwiek trudności. Proszę Państwa, jeśli chodzi o błotnicę, jest plan błotnicy, który obejmuje, uchwalony przez Państwa, który obejmuje teren starej szkoły, ale jest tutaj taka propozycja zgodna, zresztą wychodząca naprzeciw woli mieszkańców. Po uchwaleniu uchwały budżetowej będziemy proponować Państwu uchwalenie, czyli uchylenie tej uchwały dotyczącej tylko i wyłącznie szkoły i uchwalenie czy rozpisanie na całą błotnicę, tak, propozycję zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego całej błotnicy. Ale to nastąpi po uchwaleniu budżetu na rok 2018. To samo dotyczy planu Grzybowo ulicy Nadmorskiej, czyli północ Grzybowo od Kołobrzeskiej do północy, po uchwaleniu w budżecie na rok 2018. To jeśli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego. Króciutko tylko Państwu powiem na temat tego, co dzieje się, co działo się, dzieje w zakresie GKO, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Proszę Państwa, tutaj mamy sytuację taką, że zakończyliśmy już w zasadzie procedurę związane z usuwaniem barszczu sosnowskiego. Około 50 posesji mamy załatwionych, czy też 50 nieruchomości. 75% praktycznie rzecz biorąc jest do rozliczenia. Prawie 70 miejsc, prawie 60 tysięcy to kosztowało, 75% jest dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, jesteśmy w trakcie rozliczania tego barszczu. Azbest zakończony, wywóz azbestu, 40 miejsc ponad. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, o czym Państwa informowałem, niestety w tym roku obciął środki, ale pan wójt podjął decyzję, że jeśli usuwamy azbest do końca i tu skorzystamy z własnych środków
finansowych, około 40 tysięcy złotych to nas kosztowało. Proszę Państwa, króciutko się odniosę do komisji społecznej, bo przypomnę Państwu już bez emocji, że takich rodzin jak pani, która nie wiem, czy chciałaby, żeby jej nazwisko tak było podawane, ale o której tutaj rozmawiamy na samym początku, takich rodzin jest niestety na terenie gminy więcej, dlatego też pan wójt zobowiązał nas do tego, aby na samym początku, marzec, kwiecień, przygotować taki dokument. Ja to przypominam, ten dokument o charakterze takim dość teoretycznym, ale jednak wskazywał na nasze możliwości, wskazywał na zasoby mieszkaniowe gminy Kołobrzeg, wskazywał na rodziny, jakie z tymi problemami się borykały. I intencja była taka, żeby komisja społeczna przepracowała ten dokument, dlatego też my dodatkowo tutaj zaprosiliśmy, dziękujemy radnym za tak dużą przychylność, że ta komisja społeczna się odbyła. Odwiedziliśmy 7 akurat rodzin wytypowanych, zróżnicowanych rodzin, ale każda z określonymi problemami, tak żebyście Państwo radni wiedzieli, z czym się tutaj borykamy. No i oczywiście teraz będziemy już proponowali pewne rekomendacje, które mamy nadzieję znajdą swój jakiś finał w uchwaleniu budżetu na rok 2018. I tutaj będziemy właśnie od radnych oczekiwali, żeby też od Komisji Społecznej, później od radnych, żeby po prostu wypracować systemową jakąś pomoc, żeby po prostu takie przypadki jak te, o których rozmawialiśmy, weszły w jakiś plan systematyczny aktywizowania tych ludzi i pomagania im docelowo. I tutaj nie chcę nikogo bronić, ale chcę powiedzieć, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rzeczywiście, jeśli chodzi o realizację swoich zadań w zakresie przepisów, to nie ma tutaj nic do zarzucenia. Natomiast w ogóle problemem u nas w Polsce jest współpraca instytucji ze sobą. Nie jest żadną tajemnicą, że mieliśmy wiele spotkań, nie będę mówił do jakich rodzin to dotyczyło, ale i z policją, z kuratorem sądowym. Proszę Państwa, po prostu te rozmowy, które się tam odbywały, ja nie chcę powiedzieć, że zakończyły się niczym, ale czasem odnosiliśmy wrażenie, że najbardziej zainteresowani rozwiązaniem problemów jest Urząd Gminy, natomiast na deklaracjach z innych stron się kończy, każdy się zasłania przepisami. No my też oczywiście musimy operować przepisami, zdajemy sobie z tego sprawę, ale znalezienie, czy też jakby koncentrowanie się na wskazywaniu winnych nie jest rozwiązaniem problemu. Dlatego tutaj pan wójt zobowiązał nas do przygotowania takiego materiału i mam nadzieję, że po prostu ten materiał będzie wdrożony już sukcesywnie w życie, a pewne priorytety Państwo będą też, rodziny znali, i pewne priorytety będziemy ustalać, komu należy w pierwszym rzędzie po prostu pomóc. Bo tak jak powiedziałem, sytuacja rodzin jest zróżnicowana. I jeszcze tak zaglądam, żeby czegoś nie pominąć, króciutko powiem jeszcze o tym, że przyszedł do nas projekt do zaopiniowania drogi 102. I tutaj taki pozytywny jest element, że wszystkie nasze uwagi, a w związku z tym uwagi mieszkańców, zostały uwzględnione, co bardzo nas cieszy, jest praktycznie w tym dokumencie, w tym projekcie, cały ciąg pieszo-rowerowy od Błotnicy, czyli połączenie tego, co my chcemy zrobić, aż poprzez całą miejscowość Błotnica, Bogusławiec, aż do Drzonowa. Oprócz tego są zatoki także autobusowe w bardzo ważnych miejscach, przejścia dla pieszych. Poprosiłem, żeby tutaj nasi urzędnicy jakby to przeanalizowali i wydaje się, że jeżeli oczywiście ten projekt będzie realizowany, to naprawdę zmieni to poczucie bezpieczeństwa mieszkańców tych miejscowości, o których powiedziałem. Nie znamy tylko oczywiście, bo nie od nas to zależy, kiedy ten projekt będzie realizowany. To samo zresztą dotyczy 163, z tym, że tam jest jeszcze nie dokładnie zanalizowane przez nas. Od razu króciutko powiem Państwu, że zgodnie tutaj z zapowiedzią pan wójt gminy Kołobrzeg zwrócił się z prośbą
jeśli chodzi o Niekanin, tak, o ten nieszczęsny maszt telekomunikacyjny, zwrócił się formalnie z prośbą do inwestora o odstąpienie pobudowania tego masztu, wskazując czy zapraszając do rozmów w zakresie postanowienia go w innym miejscu, znaczy takim miejscu, który będzie jakby z punktu widzenia społeczności akceptowalny. Kilka propozycji już jest. Osobiście mieszkańcy zgłaszają się do nas, do gminy z taką propozycją, też tutaj z radnym Piotrowskim rozmawiałem, wiem, że też jakaś jest propozycja. W związku z tym liczymy na to, jeszcze się nie odezwał, tak, telefonicznie, ale liczymy na to, że w przyszłym tygodniu do tych rozmów dojdzie, no i będziemy tutaj mieli jakieś rozwiązanie. Zresztą pan wójt zobowiązał, podpisał tak, że to samo dotyczy Grzybowa. Ta sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i trudna, ale dokładnie takie same pismo podobnej treści zostało wysłane do inwestora w Grzybowie. Tam nie mamy nawet na razie chęci zaznaczonej jakiejkolwiek do rozmów z nami, ale ruch administracyjny został wykonany. Zobaczymy, będziemy monitorować, na ile ten inwestor będzie skłonny w ogóle do podjęcia rozmów w tym zakresie. Czyli tutaj też państwa informuję, że takie działania, mimo iż nie mieści się to do końca w naszych kompetencjach, to jednak podjęliśmy, żeby po prostu uczestniczyć w tym procesie współdecydowania przez inwestora o tym, gdzie takie maszty ulokować. Od razu też powiem informacyjnie, bo wiem, że to nie interesuje wszystkich mieszkańców. Nas zresztą też w dniu dzisiejszym na biurko trafiło do nas pismo sporu, który niestety informuje nas o tym, że nie jest w stanie wybudować drogi technicznej ze względu na to, że trwają prace dotyczące przyłącz gazowych i tam nie może pobudować tej drogi technicznej w Łudzistowie. No i zgłasza się do nas z prośbą o to, żeby umożliwić jeszcze do końca, na razie póki co listopada, przejazd od strony obrotu. Tak? Nie powiem państwu, jak na to zareagujemy, bo jeszcze nie miałem nawet możliwości z panem wójtem przedyskutować, natomiast bardzo nas martwi fakt, że POR nie realizuje zgodnie z terminem zobowiązań, które we wcześniejszych pismach jakby do nas skierował. I jeszcze jedna rzecz, to jest taka a propos, aha, właśnie rolników, bo tutaj padło, miałem też państwu o tym powiedzieć, więc rzeczywiście praca została wykonana przez studentów Politechniki Koszalińskiej. Zażyczyliśmy sobie ponad ten dokument, tak zwane, ta ekspertyza, opracowanie, zmapowane dokładnie jakby opis, jest dokładny opis tego, co należałoby wykonać, aby drogę przywrócić, nazwijmy to, do użytku. Zostały także określone szacunki. Mamy już więc pewien cały materiał, który myślę, że tutaj po szybciutkim przepracowaniu damy chyba do konsultacji, panie wójcie, tu jeszcze omówimy jakiś sposób, żeby zdecydować się na konkretne drogi. Myślę, że w tym roku to chyba będzie ciężko, ale to tak, żeby po prostu pewien plan naprawę tych dróg podjąć. Tu jedna też sprawa, jeśli chodzi o rolników, rzeczywiście ja wczoraj byłem na komisji i tutaj nawiązując do rolnika, który był obecny, ja bym chciał jeszcze raz bardzo wyraźnie to powiedzieć. Właśnie komórka, która została stworzona, ona służy temu, bo tego typu problemy były tam zgłaszane, czyli do Biura Działalności Gospodarczej. I zresztą temu rolnikowi właśnie wczoraj powiedziałem, ponieważ mamy taką zasadę, że ta osoba ma skoordynować cały proces załatwiania spraw i problemów w Urzędzie Gminy. I praktyka pokazuje, że to działa, na razie na pojedynczych przypadkach, dlatego że pan Marek przychodzi z konkretnymi problemami i staramy się mu szybko pomóc, żeby z urzędu wyszła informacja, co możemy w danej sprawie zrobić, kiedy. Tak, żeby po prostu osoba bezpośrednio zainteresowana nie czuła się, że tak powiem, zagubiona w urzędzie albo pozostawiona ze swoim problemem sama sobie. Mam nadzieję, że to docelowo po prostu dopracujemy. Tu tylko dodam, że zapraszam oczywiście do Biura Działalności Gospodarczej, które zostało dostosowane, przystosowane. Państwo już, mam nadzieję, byli. Tam został stworzony taki kącik dla naszych klientów, żeby mogli sobie usiąść, poczekać, bo tam często jest tłok. Nawet dla dzieci jest kącik,
jest komputer już wystawiony, nasi pracownicy mają obowiązek pomagać w obsłudze. No, dostosowujemy, powiem tak, urząd w miarę bardzo skromnych możliwości do potrzeb naszych klientów, naszych mieszkańców. I muszę powiedzieć, że wszystkie uwagi naszych mieszkańców traktujemy bardzo, bardzo poważnie. Miałem jeszcze mówić o obiekcie z klimatem, to tylko powiem tyle, że na 71 wniosków jest 56 zrealizowanych. Takim skutkiem ubocznym tego projektu obiekt z klimatem jest to, że zidentyfikowaliśmy na nowo ponad 300 miejsc noclegowych i 1000 miejsc hotelowych. A więc poza tymi działaniami, można powiedzieć, takimi marketingowymi, reklamowymi, które są z tym związane, a które będziemy w tej chwili uruchamiać, jest cały aspekt korzyści, takich, nazwałbym to, rejestrowych, porządkujących, a i także, mam nadzieję, finansowych, no bo istota jest taka, żeby pomagać oczywiście przedsiębiorcom, ale głównie tym, którzy respektują wszystkim, natomiast głównie tym, którzy jakby te prawo miejscowe, w sensie opłaty miejscowej i wszystkich innych wymogów związanych z podatkami realizują. Tak to wygląda i to się sprawdza, na razie na małych liczbach, natomiast na tyle jest to zmierzone, na tyle jest to skuteczne, że będziemy to z całą pewnością realizować i rozwijać. To tyle, nie chciałbym zabierać więcej czasu, aczkolwiek oczywiście jestem do dyspozycji, jeśli chodzi o pytania.